Cześć, z tej strony paproch, a oto kolejny, szósty już odcinek paprochowego podcastu darterskiego. Dzisiaj chcę to zrobić dość krótko, dość sprawnie, jak to ostatnio bywa. Odcinek w formie krótkiej, zwięzłej, żebyście przyswoili jak najwięcej, jak najszybciej informacji i widzicie tematy: Grand Slam of Darts, podsumowanie całego turnieju, europejskie kwalifikacje do Mistrzostw Świata, zachodnie, które się zakończyły, oraz zapowiedź kwalifikacji wschodnich. Mieliśmy również darterski weekend w Kleszczowie. Będziemy mieli zapowiedź Players Championship Finals, poruszymy temat środy na strefie oraz poruszymy temat Modus Super Series, gdzie w zeszłym tygodniu występował Sebastian Białecki. No i zaczynamy. Zaczynamy od środowych zmagań na strefie. No i w środę mieliśmy turniej troszeczkę inny niż zazwyczaj, ponieważ nie było w nim obecnego Sebastiana Białeckiego. No i w związku z tym palmę pierwszeństwa przejął nie kto inny jak Mirosław Grudziecki, który pokonuje w finale Dariusza Korzyniewskiego 5-1 no i umacnia się na drugim miejscu w rankingu. Sebastian Białecki jak na razie nie zagrożony. Darek Korzyniewski umacnia się na trzecim miejscu w rankingu. A z czwartego pola atakować będzie Dawid Herberg. Jeśli chodzi o to, jak wyglądały pozostałe wyniki, to cofniemy się do półfinałów, ponieważ półfinały oraz finały nagradzane są kopertami. Współfinalistami zostali Dawid Herberg oraz Maciej Cieplucha. Mirek Grudziecki, tak jak mówiłem, pokonał Darka Korzyniewskiego w finale 5 do 1. A w przyszłym tygodniu, w związku z tym, że będzie się kończył cykl, będzie to 12 z 12 turniejów. To przy podsumowaniu turnieju numer 12 zobaczymy również tabelę główną, tabelę całego cyklu i zobaczymy, kto na którym miejscu się znajduje. Jeśli chodzi o łódzką strefę, to jak na razie tyle. Przechodzimy dalej. Kolejnym tematem jest tydzień modus Super Series, i w tym tygodniu jednym z zawodników był Sebastian Białecki. Sebastian Białecki, który awansował z trzeciego miejsca do grupy B. Tutaj przejdziemy już do wyników bardziej końcowych. W grupie B niestety nie udało mu się awansować do sesji finałowej. Po raz pierwszy w historii występów Sebastiana to mu się nie udało. No ale po pięknym pożegnaniu się z Challenge Tour'em, po pięknym pożegnaniu się z turniejami Grand Prix, gdzie obydwa zwyciężył. Ostatni turniej Challenge Tour upadł jego łupem, ostatni jego jak na razie turniej Grand Prix polskiej organizacji Darta również padł jego łupem. To tutaj mieliśmy delikatną zadyszkę, ale nie oszukujmy się: grupa, która Sebastianowi się trafiła, bardzo ciężka. Nico Springer, Nil Duff, czyli mistrz świata WDF sprzed dwóch lat, no i Rhys Robinson oraz Tommy Lishman, zawodnicy, których również przedstawiać nie trzeba. Sebastianowi wiele nie brakło, brakowało mu jednego zwycięstwa, żeby awansować do soboty, ale niestety się to nie udało. A w sobotę jak widzimy na załączonym obrazku. Zwycięzcą tygodnia modus Super Series został David Davis. Wygrał w finale z Nilem Duffem 4 3. Bardzo fajny, bardzo wyrównany pojedynek. No i to David Davis wygrywa ten tydzień modus Super Series. Sebastian Białecki nie sądzę, że jest niezwykle smutny, ponieważ na jego głowie teraz są inne rzeczy. Jeszcze w grudniu będzie miał do zagrania finały ADC, a później już typowo skupienie się na tym, aby wykorzystywać to, co sobie wywalczył, czyli rozpocznie zmagania w PDC. Przechodzimy dalej, a przed nami europejskie kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Kwalifikacje dla Europy Zachodniej już się zakończyły, kwalifikacje dla Europy Wschodniej będę dopiero zapowiadał, ponieważ odbędą się one w niedzielę. Ale od początku, w zeszłą sobotę, odbyły się kwalifikacje dla Europy Zachodniej. I przechodzimy do wyników. Debiut na Mistrzostwach Świata zaliczy Stefan Belmont. Będzie to pierwszy Szwajcar w historii Mistrzostw Świata, który się na nich znajdzie. Widzimy niesamowicie wysoki poziom finału, bardzo wysoki poziom całego turnieju. No i Stefan Belmont pokonuje w finale Jimmy'ego Wanszaje 7-6. Zobaczmy, jaki był przebieg meczu. Jimmy nie podszedł do podwójnej w deciderze, tak więc powiedzmy, że przekonujące zwycięstwo Stefana Belmonta, 15 lotka w ostatnim legu, ale widzimy też niesamowicie wysoki poziom, ani jeden leg nie przebiegł powyżej 18 lotki, a i 18 lotka była tylko jedna, ale to widzimy średnie zdecydowanie powyżej 95 punktów, no i Stefan Belmont zasłużenie znajduje się na mistrzostwach świata. Zawodnik znany, zawodnik, który niejednokrotnie występował w turniejach European Tour, zawodnik, który praktycznie zawsze reprezentuje Szwajcarię na turniejach World Cup of Darts. No i zobaczymy jak poradzi sobie na wielkiej scenie Aleksandra Palas. Krótka zapowiedź kwalifikacji Mistrzostw Świata dla Europy Wschodniej. Zapisy jeszcze się nie zamknęły, tak więc drabinek, także zgłoszeń jeszcze nie mamy. Ja mam 100% pewności, że z łódzkiego terenu na te kwalifikacje pojadą Sebastian Białecki oraz Mirosław Grudziecki. Jeśli chodzi o innych Polaków, no to sądzę, że możemy się spodziewać Tytusa Kanika, Krzysztofa Kciuka, Sebastiana Sztajera i wielu innych. Sądzę, że to będzie fajna okazja, aby się sprawdzić, fajna okazja, aby zagrać z najmocniejszymi zawodnikami z naszego rejonu. Przypominam, że dwa lata temu w tych kwalifikacjach awansował Sebastian Białecki, rok temu z tych kwalifikacji udało się awansować Krzysztofowi Kciukowi. Także w tym roku mam nadzieję, że zawodnicy podtrzymają ten trend i Polak pojedzie na Mistrzostwa Świata. Jeśli chodzi o te kwalifikacje, to tyle, przechodzimy dalej. I Przechodzimy do darterskiego weekendu w Kleszczowie. Jest to miejsce, w którym spędziłem od piątku do niedzieli, także powiedzmy, że mam dość dużo informacji, dość dużo newsów na temat tego, co w Kleszczowie się działo. Turniej odbywający się w kleszczowskim Solparku, organizowany przez Stowarzyszenie Kleszczowskie Aligatory, no i jest to powrót po ponad roku do DARTA w Kleszczowie. Udało się przywrócić DARTA na Kleszczowską Ziemię. No i mieliśmy cztery turnieje. Mieliśmy turniej główny, turniej Open, który odbywał się w sobotę. Również w sobotę mieliśmy turniej Lucky Loser, a w niedzielę mieliśmy turniej kobiet oraz turniej deblowy. No i tutaj też nie będę zajmował Wam niezwykle dużo czasu, przejdziemy do wyników. Jeżeli chcecie obejrzeć transmisję, jeżeli chcecie zobaczyć jak to wyglądało na żywo, transmisja z zawodów sobotnich odbywała się na kanale, który teraz oglądacie, na kanale Darts. Mecze finałowych faz turnieju odbywały się również z komentarzem, a zmagania z niedzieli można znaleźć na kanale Soul Park Live. A ja przechodzę do tego, co działo się w sobotę. I w sobotę turniej główny zwyciężył Piotr Turek, pokonując Wojtka Bartoszka 6 do 1 w finale. Półfinalistami zostali Piotr Maciejczak oraz Dariusz Korzeniewski. Widzicie wysoką formę darka: finał w strefie, teraz półfinał w kleszczowie, tak więc jest to zawodnik, z którym należy się liczyć. W ćwierćfinale odpadli Tomasz Gołosz, Marcin Puchała, Krystian Cebula oraz Łukasz Jach. No i tych 8 zawodników zgarnęło koperty. Pierwsza czwórka zgarnęła również puchary. Tak jak mówiłem, mecze faz finałowych, czyli dwa ćwierćfinały, półfinał oraz finał dostępne są z komentarzem, a wybrane mecze fazy pucharowej oraz wybrane mecze faz grupowych bez komentarza po prostu w transmisji live dostępne są na YouTubie. Przechodzimy dalej, jeśli chodzi o turniej Lucky Loser to tutaj troszeczkę krócej, turniej Lucky Loser wygrywa Paweł Czerwiński, wygrywając z Remigiuszem Bartosem 3 do 1, a półfinalistami są Sebastian Przybyłek oraz Jakub Malczewski. Idziemy dalej, jeśli chodzi o niedzielę. W niedzielę odbył się turniej kobiecy, który wygrała reprezentantka gospodarzy Karolina Olczyk, wygrała w finale z Olą Białecką 4 do 3 i turniej kobiet również możecie zobaczyć na YouTubie, tym razem jest to kanał Soul Park Live. Idziemy dalej. Mieliśmy jeszcze turniej Deblowy i było to domknięcie weekendu. Był to ostatni turniej, który odbywał się w Kleszczowskim Tygodniu. I jeśli chodzi o turniej Deblowy, to emocji było co niemiara. Finał wygrany przez parę Piotr Maciejczak, Łukasz Jach, którzy reprezentują kieleckie stowarzyszenie Darta. W finale pokonali Piotra i Pawła Czerwińskiego i bardzo było to wyrównane spotkanie. Jedyne przełamanie tego meczu wyniknęło dopiero w deciderze. No i ten decider, para reprezentująca kieleckiego Darta wzięła na swoją korzyść. Bracia reprezentujący łódzkiego darta muszą zadowolić się drugim miejscem, a trzecie miejsca zajęli Tomasz Pianowski Krzysztof Katlec oraz Dariusz Korzyniewski i Oskar Taubert. Tak więc trzy łódzkie pary na czterech pierwszych miejscach. Całkiem fajny bilans. Szkoda, że łódź nie zgarnęła największego trofeum, czyli Złotych Pucharów, jeżeli nazwisko. Z pary Tomasz Pianowski Krzysztof Kadlec wydaje Wam się znajome, to może tak być, ponieważ jednym z tych zawodników jestem ja. Udało mi się zgarnąć pucharek, udało mi się wrócić z czymś do domu, nie wróciłem z pustymi rękoma. Więc bardzo miło, bardzo fajnie. Ja ogólnie bardzo kleszczów polecam. Od razu zapowiadam, że w 2025 roku w kleszczowie również będą odbywać się turnieje. Polecam śledzić fanpage Stowarzyszenia Kleszczowskich Aligatorów po więcej informacji. Ja mogę zapewnić, że czeka nas jeszcze bardzo dużo darta, bardzo dużo sportowych emocji i to wszystko na transmisji live. Wszystko w bardzo dobrej, bardzo przyjemnej i rodzinnej atmosferze. Serdecznie zapraszam. Ja również będę podawał informacje, jeżeli w kleszczowie coś będzie się działo. Jeśli chodzi o ten weekend, Dart Turniej Kleszczów, wszystkie cztery odsłony. Poruszyliśmy, także przechodzimy dalej i przechodzimy do najważniejszego wydarzenia tego tygodnia i kawałka poprzedniego tygodnia, czyli Grand Slam of Darts. Jeśli chodzi o poprzedni podcast, poruszyłem prawie wszystkie mecze fazy grupowej. Nie udało mi się poruszyć ostatniego dnia grup. Co zrobię teraz? Jeśli chodzi o to, to mieliśmy tutaj grupy E. F, G i H i tutaj dosyć szybko Jermaine Watimena wygrywa 5-4 z Mensurem Suljowiczem i zapewnia sobie awans a Mike Decker pokonuje Mike Smitha 5-0 i dzięki temu Mike Decker w meczu bezpośrednim wygrywa i awansuje dalej w grupie F Luke Littler pokonuje Lorenza Ilagana 5-3 i pieczętuje swój awans, wszystkie mecze wygrane, a w drugim spotkaniu Dimitri Vandenberg na średniej niemalże 105 punktów jest lepszy od Kina Barego i to on kwalifikuje się z drugiego miejsca. W grupie G Gary Anderson pieczętuje pierwsze miejsce, pokonując Noelyn van Leuven 5-2, a w drugim meczu niespodzianka Ryan Joyce wyrzuca z grupy Michaela Van Gerwena, pokonuje go 5-4 i to Ryan Joyce z drugiego miejsca awansuje dalej. W grupie H Hian Van Weijn 5 do 4 wygrywa z Weselem Neymanem. Wesel Neyman na odchodne dorzuca najwyższą swoją średnią 111,1, ale oczywiście idąc tropem dwóch poprzednich meczów nie wystarcza to. No Wesel Neyman zagrał 106, 105 i 111. Nie wygrała ani jednego meczu. Niesamowite, naprawdę niesamowite, jak można dobrze grać i nie wygrywać meczów. Jak wysoki stał się poziom dzisiejszego darta, że grając. Tak wysokie średnie 0 punktów. Jeżeli ktoś by spojrzał na samą tabelę, nie patrząc na średnie, nie patrząc na te wyniki, nie patrząc na te cyferki, które mamy na dole, jeżeli ktoś spojrzałby na samą tabelę, którą mamy tutaj na górze, jeżeli spojrzałby, ktoś spojrzałby na samo to, jeżeli ktoś spojrzałby na samą tabelę. I zobaczył wesel, Neyman legi minus 4, 0 punktów, we, pewnie jakiś słaby. Potem wszedł w średni, zobaczył 106, 105, 111. No i mógłby się tylko złapać za głowę, jak dobrze musieli być przeciwnicy, skoro taki grającego wesela Neymana sprowadzili do 0 punktów. No cóż, no szkoda wesela, mam nadzieję, że dalej będzie tak grał, i za taką grą będą przychodzić zwycięstwa. A jeżeli chodzi o mecz o stawkę w tej grupie, to Steven Bunting pokonuje Josha Roka 2 i Steven gra na średniej 106, 66 bardzo, bardzo wysoko grają zawodnicy w tej grupie, no niemalże wszystkie średnie powyżej 100 punktowe, tylko Josh Rock dwa razy, no, mniej niż jednego punkta średniej mu zabrakło, aby przejść 100 punktów, ale no, ta grupa niesamowicie mi się podobała, ta grupa chyba dostarczyła nam najwyższy poziom, no i jeżeli ci zawodnicy utrzymają ten poziom, który tutaj prezentowali, no to na Mistrzostwach Świata będzie bardzo, bardzo interesująco. I przechodzimy dalej, przechodzimy do fazy pucharowej, a w niej kilka niespodzianek nam się zdarzyło. Cameron Menzies pokonuje Jamesa Wade'a 10-9, no może nie jest to jakaś niesamowita niespodzianka, ale jeśli chodzi o przewidywania, no to James Wade był jednak delikatnym faworytem. Tutaj pierwsza niespodzianka, Mickey Mansell pokonujący danego Noperta 107. Dalej Martin Lukman wygrywa z Rossem Smithem 10-5. W czwartym meczu Rob Cross pokonuje Richiego Edhausa 10-4. Dalej mamy, może nie niespodziankę, ale wynik, który kilka osób na pewno zdziwił. Jermaine Wattiemana po deciderze pokonuje Dimitriego Vandenberga 10-9. Dalej Luke Littler no, po bardzo wyrównanym spotkaniu. No, Mike Decker był bardzo, bardzo blisko, ale Luke Littler nie pierwszy już raz i nie ostatni w tym turnieju dźwignął presję. 10-9 po bardzo dobrym meczu na bardzo wysokich średnich przedostatnim meczu Gar Anderson pokonał Stevena Pantinga 10-6, a dalej Hian Van Wayne pokonał Ryana Joyce'a 10-2. Van Wayne dalej utrzymujący niesamowicie wysokie średnie. Przechodzimy do ćwierćfinałów, i tutaj po bardzo wyczerpującym pojedynku, pojedynku, który wyczerpał nie tylko zawodników, ale również widownie 16-15. Pełny dystans panowie zagrali i to Mickey Mansell awansował do półfinału kosztem Camerona Menzisa. W drugim ćwierćfinale kolejna niespodzianka: Martin Luckman tokonujący Robocrosa 16-11. Bardzo ładna średnia Martina. On cały czas w tym turnieju trzymał się bardzo blisko tej bariery punktowej i w tym meczu mu to wystarczyło. W trzecim ćwierćfinale Luke Littler pokonuje Germana Watimana. Nie jest może to jakaś wielka niespodzianka, ale to w jakim stylu skończyło się to spotkanie: 16 do 2. No, bardzo, bardzo szybko to Luke Littler zrobił. W porównaniu z poprzednim meczem, no tutaj nie miał absolutnie żadnych problemów, aby Holendra pokonać. No i ostatnia ćwiartka, Gary Anderson pokonuje Jana Van Weina 16-14. Bardzo wyrównane spotkanie, no, ale Gary pokazał klasę i awansował do półfinału. No i przechodzimy do półfinałów, no i jak spojrzycie na składy obydwu półfinałów, jeden półfinał Mickey Mansell-Martin Lukman, a drugi Luke Littler-Gary Anderson, no tak jakby zestawienie tych dwóch duetów jest bardzo dużym dysonansem, jest bardzo dużą dysproporcją i tak naprawdę mecz Little anderson został obwieszczony przed wczesnym finałem, ale o tym za chwilę. W pierwszym półfinale Martin Lukman pokonuje Mikiego Mansela 16-12 no i klasycznie utrzymuje średnią niemalże stupunktową. Zasłużony awans Martina, bardzo równy, bardzo mocny turniej w jego wykonaniu i Martin pokazuje się z dobrej strony, to jest taki przełom można powiedzieć w jego karierze. no Pierwszy raz udaje mu się awansować do finału Majora, no i pokazuje się też z dobrej strony na wywiadach, pokazuje się jako taki fajny człowiek, pokazuje się jako taki miły facet no i sądzę, że Martina Lukmana będziemy częściej oglądać i mam nadzieję, ponieważ bardzo go lubię od dwóch trzech lat. Gdzieś tam już pokazywał się na turniejach European Touru i widać było, że jest tutaj potencjał, który w końcu udało mu się na tym Grand Slamie odblokować. I przechodząc do drugiego półfinału, mecz, który określony był mianem małego finału. No i nie bez powodu. Luke Littler wraca o ile dobrze pamiętam, ze stanu 13-9, wyciąga to na 16-15, Gary miał w ręku 15-14 i przełamanie i to on rozpoczynał następnego lega, ale Luke Littler powrócił niczym profesor, nagle przypomniało mu się, że on jednak musi zacząć grać i wyciągał maksy z rękawa z niesamowitą łatwością, no i to Luke Littler awansował do finału, ale jeżeli tego meczu nie widzieliście, a macie możliwość wrócić i obejrzeć go z odtworzenia, to polecam, piękne zawody, sam po Poziom niezwykle wysoki, plus te emocje, plus te nerwy, plus historie, które ten mecz opowiedział, są warte obejrzenia. Warto jest sobie do niego wrócić, od początku do końca obejrzeć, ponieważ ten mecz miał wiele odsłon, wiele twarzy, ale każda z tych twarzy prezentowała bardzo wysoki poziom sportowy. I to Luke Littler zmierzył się w finale z Martinem Lukmanem, no i w tym finale już złudzeń nie było. Luke Littler pokonuje Martina Lukmana 16 do 3, tutaj to było do przewidzenia, może do przewidzenia był fakt, że to Luke Littler zgarnie tytuł, ale na pewno nie styl w jakim to zrobi. Przypominam, że w tym spotkaniu Martin Lukman prowadził 2 do 0, potem 15 legów z rzędu zgarnął Luke Littler. Trzeciego lega zgarnął Martin Luckman i w ostatnim legu to Luke Littler zapewnił sobie tytuł. Pierwszy Major wygrany przez Luke'a Littlera, ponieważ wcześniejsze zwycięstwa Luke'a, którymi były Premier League oraz World Series of Darts Finals nie były rankingowe i to pierwszy taki turniej wygrany przez Luke'a Littlera. No i od razu przejdziemy do tego co to oznacza, a oznacza to ni mniej ni więcej tyle, że Luke Littler awansuje na piąte miejsce w Order of Merit Szybko, bardzo szybko jeszcze nie skończył się pierwszy pełen sezon w wykonaniu Luka Litera w PDC, a już puka do drzwi bycia zaproszonym do Premier League bezpośrednio z rankingu, także niesamowita sprawa. A przypominam, że przed Mistrzostwami Świata mamy jeszcze turniej Players, Championship Finals i. To będzie nasz ostatni temat, zapowiedź Players Championship Finals, które odbędzie się od 22 do 24 listopada, czyli rozpocznie się w ten piątek, skończy się w tę niedzielę, a w przyszłym tygodniu na podcaście będę już mógł omawiać wyniki tego turnieju. Z takich ciekawostek dla zwycięzcy 120 tysięcy funtów grać będzie top 64 rankingu Players Championship Series. Mieliśmy tam 30 turniejów i po prostu top 64 z rankingu będzie ze sobą grać. Nie było tutaj losowania, była tutaj czysta matematyka. Rankingowa jedynka z rankingową 64, dwójka z 63 i tak dalej i tak dalej. Widzimy tutaj drabinkę. Możecie sobie zobaczyć, jakie będą mecze, ja gdzieś już tutaj to poruszałem, ale teraz widzimy drabinkę, widzimy dokładny rozkład meczów i ja powiem Wam pokrótce, na jakich meczach można się skupić i tutaj pierwszy mecz, który rzuca się w oczy, Luke Little, Rob Cross, panowie bardzo lubią na siebie trafiać i wyniki są bardzo różne, także może tu być ciekawie, pierwsza runda oraz druga rozgrywane są w formacie best of 11, czyli do 6 wygranych legów, tak więc te wyniki mogą zawierać ziarno niespodzianki, kolejnym fajnym meczem Richie Edhouse Luke Woodhouse no panowie w tym roku się ze sobą mierzyli także wiedzą jak to jest między sobą mecze rozgrywać, no i którykolwiek z panów nie wygra, no to czeka go bardzo trudne zadanie, ta część drabinki jest bardzo interesująca i będzie zawierała same mocne spotkania ja zjadę niżej. Mamy tutaj pojedynek Ryana Serla z Jeffreyem de Grafem. Jeffrey de Graf potrafi zagrać, wiemy o tym bardzo dobrze, szczególnie widzieliśmy to na World Cup of Darts. A Ryan Serl mocny, stabilny zawodnik na podłodze i wciąż czekamy na to, aby na scenie umiał pokazać swoje umiejętności. Dalej mamy Wesela Neymana z Kimem Hybrexem. Kim Highbreak, no Udało mu się jeden finał European Tour zaliczyć, a Wesel Neyman no, będzie chciał sobie odbić mocny poziom bez wyniku na Grand Slamie. Mam nadzieję, że Wessel Neyman będzie tutaj bardzo mocnym kandydatem do przejścia dalej, ale widzimy, że nawet jeżeli uda mu się wygrać z kimś Highbreaksem, to czeka go zwycięzca meczu, Hian Van Wijn Scott Williams, także pojedynek dwóch młodych zawodników. Powtórka grupy na Grand Slamie może czekać ich już w drugiej rundzie, bardzo, bardzo szybko. Dalej widzimy Ross Smith kontra Dimitri Vandenberg. Na ten mecz też radziłbym zwrócić uwagę. Zapowiada się niezwykle interesująco. Idąc dalej, Josh Rock, Ricky Evans jestem bardzo dużym fanem Kiego Evansa miał swoje momenty, teraz może nie pokazuje aż tak wysokiego poziomu ale sądzę, że mecz zawodników którzy bardzo szybko grają, bardzo dynamicznie i są bardzo mocni na punktacji powinien zapewnić nam odpowiednie emocje tutaj mamy Martin Lukman kontra Conor Scott no Martin Lukman po finale w Grand Slamie, Conor Scott po bardzo mocnych występach na turniejach podłogowych i po pokazaniu się również z bardzo dobrej strony w kilku spotkaniach Grand Slamu, to też może być bardzo interesujące spotkanie. Idziemy dalej, spotkanie, które będzie polskich kibiców interesował najbardziej, Krzysztof Ratajski kontra Madars Razma. No tutaj oczywiście serce mówi Krzysztof Ratajski, ale rozsądek mówi, że nie wiadomo, są to zawodnicy grający na bardzo równym, bardzo podobnym poziomie, co zresztą widać też po rankingu turniejów podłogowych, Krzysiek Ratajski z 30, Madras Razma z 35. Zwycięzca tego spotkania zagra ze zwycięzcą meczu Damon Heta, Mervyn King. Dalej, Luke Humphries, Gabriel Clemens. Gabriel Clemens zawsze mocny, zawsze groźny, a Luke Humphries, no, po Grand Slamie, będzie potrzebował, aby się odkuć, będzie potrzebował gdzieś tutaj wgrać sobie w głowie, że on umie bardzo dobrze zagrać i na pewno będzie do tego dążył. I tak, jeśli chodzi o takie ciekawsze mecze, takie, które rzucają mi się oczy, to wszystko możecie sobie pośledzić, możecie sobie popatrzeć, jak wyglądają poszczególne części drabinki. Tutaj mamy czwartą ćwiartkę. Tutaj ćwiartka numer 3 ćwiartka numer 2 i ćwiartka numer 1. Pierwsza i druga runda rozgrywane na dystansie do 6 wygranych, trzecia, czwarta i finały rozgrywane do 10 wygranych, a półfinały i finał rozgrywane do 11 wygranych legów. Przypominam od piątku do niedzieli w niedzielę również kwalifikacje do Mistrzostw Świata dla Europy Wschodniej. A jeśli chodzi o informacje w tym podcaście, to chyba tyle. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście klasyczną YouTubeową tradycją zapraszam do dawania łapek w górę, do dawania subskrypcji oraz do wspierania Paprocha na platformie Subpi. A ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zapraszam również do pozostałych moich materiałów. Razem z państwem był Tomasz Pianowski. Paproch darts.